naprawdę coraz łatwiej w Polsce jest zrobić karierę zawodową w trzecim sektorze, czyli w organizacjach pozarządowych. Zajmują się one różnymi problemami. Dzisiaj przedstawione postanowiły zintegrować obce sobie środowiska. Pomagają im w tym wolontariusze z innych państw. Między innymi po to, by uatrakcyjnić mini wycieczkę po Europie. Dowiedziałam się, że jest akcja, w której będą brać udział dzieci niepełnosprawne. Zostałam o to poproszona wczoraj, w związku z czym weszłam w to, bo jest to dobra akcja. Tyle. Okay, so do you want to, do you know how to dance? Czy umiecie tańczyć walca? Tył, bok, zostaw. Po niemiecku? One, two, three, one. Ale czy wy przypadkiem się nie zdążyliście gdzieś do Europy? Jestem bardzo zadowolona. Jest bardzo fajne pracować z niepełnosprawnymi. Jest bardzo fajna pomoc dla nich i oni są bardzo zadowoleni. I witamy do Kosowa, Gosia! O, nie jesteście! Witamy. Tak. No to ja was powiem, jak jest po albansku cześć. I słuchajcie, to jest tung. Tung, powiedz wszyscy tung. Dzisiejsza impreza jest imprezą, która nosi taki piękny tytuł Mało znane światy, Dzień Europy na Litomskiej. I ten pierwszy człon, czyli mało znane światy, chodzi w tym o to, że zderzyły się w tym miejscu takie światy sobie na co dzień obce, czyli świat animatorów kultury, z bardzo aktywnych młodych ludzi z Wrocławia. Mamy tutaj żonglerów, mamy szczudlarzy, DJ-ów i bardzo dużo, bardzo fajnej młodzieży. A oprócz tego mamy tą młodzież, która na co dzień tu przebywa, czyli gospodarzy tego miejsca, osoby niepełnosprawne umysłowo. Mamy też gimnazjalistów i licealistów, czyli młodzież po prostu uczącą się i też, która tam sobie spaceruje ulicami Wrocławia i nie do końca wie, że istnieje i świat takich artystów i animatorów, i świat osób niepełnosprawnych. Dlatego przede wszystkim chcieliśmy połączyć te trzy światy. Na pewno taka potrzeba istnieje, ale jak gdyby w Polsce no, nie jest to aż tak w pełni rozwinięte i te osoby są w pewien sposób odizolowywane. Między innymi przez takie imprezy. Ja wiem, że nie wypada krytycznie się wypowiadać na temat tej imprezy, ale no, tak jak widać jest to zamknięty teren, są tu osoby zaproszone i są tu osoby z ośrodka, a nie ma osób, które przyszły tak o, w taki sposób. Ale potrzeba taka istnieje na pewno i trzeba ją realizować. Teraz pracujemy razem albo gramy razem. Wszyscy to nie ma takiej bariery niepełnosprawni albo normalni. To ja zawsze tak się słucham. Jak normalnie, jak z nim jestem tak sama. Nie wiem, chcę mi oni tak słuchać, jak ja jestem. Czy wy się czujecie chorzy? Ja widzę, że jesteście uśmiechnięci, świetnie się bawicie. No tak, ale no niektórzy są na lekach. Dlatego. Co wam się w takich spotkaniach podoba? No wszystko. Wszystko nam się podoba. Powinny być częściej? Tak, często powinno być. Na Dzień Dziecka. No na Dzień Dziecka to na pewno też będzie. Często osoby niepełnosprawne umysłowo traktuje się jak dzieci, a tak naprawdę to są ludzie, którzy mają taką samą wrażliwość jak my, taką samą świadomość, jeśli chodzi o swoje miejsce na świecie jak my, więc
więc to jest troszkę właśnie przykre, że o osobach opóźnionych umysłowo mówi się w kategorii tego, że są dziećmi i się je w jakiś sposób dyskryminuje i nie wpuszcza do wielu rzeczy. I dlatego zależy mi na tym, żeby zapraszać tutaj ludzi i pokazywać im, że to są tacy sami ludzie jak my i że oni są i że można z nimi robić bardzo fajne i przyjemne rzeczy. Właściwie nie są traktowani w żaden sposób, ponieważ nikt ich nie zna, nikt nie ma z nimi kontaktu. I jeśli są stwarzane sytuacje, w których mają szansę mieć z nimi kontakt i zobaczyć, że to są normalni ludzie, to uważam, że to jest dobra akcja. Mieliśmy tutaj taką jedną zabawę, która polegała na tym, że uczestnicy pomieszani w różne grupy, czyli właśnie w osoby niepełnosprawne z zagranicy i lokalni, chodzili sobie po tym podwórku jak po mapie Europy. I stowarzyszenie, które jest głównym organizatorem tej imprezy, czyli Semper Avanti, jest organizacją, która jest mocno nastawiona na integrację europejską. I Europa i Unia Europejska jest dla mnie zbiorem przepięknych wartości, które warto promować. Dla mnie podstawową taką wartością to jest równa szansa do wszystkiego i akceptacja inności. Dla niej rozumieć, jak jest tu Europa, na przykład jechali do Kosowa, ja powiedziałam, jak jest po moim języku, cześć, dziękuję, dzień dobry, do widzenia i to musi oni to coś wiedzieć, nie tylko ja. Ja tu jechałam i teraz wiem, jak jest po polsku, dzień dobry, wszystko i mogą i oni to mieć, dlaczego nie? Jesteśmy członkami po prostu jednej wspólnoty i po prostu musimy się poznać, jak mamy wspólnie żyć. Potrzebne są, bo to może coś nauczymy się czegoś. A czego się dzisiaj nauczyłaś? Wszystkiego, troszeczkę haulą, piłeczkami. Sektor pozarządowy daje nie tylko nowe szanse na znalezienie zatrudnienia, ale także na stworzenie sobie miejsca pracy. Wystarczy bowiem dobry pomysł, 15 chętnych osób i można zacząć działalność. Pieniądze na ten cel są i w gminie, i w województwie, i w ministerstwie, i w Brukseli. Trzeba tylko naprawdę chcieć. Obszary działania mogą być przeróżne, na przykład artystyczne. Wchodzi w grę idea społeczeństwa obywatelskiego. Wiadomo, że jeżeli chcemy coś zmieniać, nie możemy czekać na kogoś. Jeżeli chcemy realizować swoje pomysły, nie możemy czekać na kogoś, tylko musimy je sami realizować. Nasze stowarzyszenie też ma taką misję, że realizujemy pomysły innych osób. One do nas przychodzą, mówią, co chcą zrobić, a my im pomagamy w realizacji ich marzeń. Na tej zasadzie. Czyli tak jak mówię, potrzeba realizacji własnych potrzeb i brak stagnacji w życiu. To jest przede wszystkim, myślę. I jeszcze satysfakcja, wiadomo, satysfakcja, która płynie z realizowanych projektów, jak się widzi efekt końcowy. Ogólnie czysty hedonizm, że tak powiem. Nic więcej. Dzięki temu sektorowi, w którym dzieje się wszystko. To jest taki jeden wielki worek, do którego można włożyć wszystko, gdzie w Polsce to jeszcze funkcjonuje w ten sposób, że tak naprawdę to nie jest taka praca na pełen etat, to jest bardziej coś, co wypływa z serca i możliwości, które są ogromne przede wszystkim od momentu, kiedy wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, więc ja tu po prostu znajduję miejsce na wszystkie jakieś swoje działania. Mogę się realizować jako koordynator, jako osoba, która lubi porobić sobie coś fajnego artystycznie. Poznaję bardzo dużo ludzi i może do końca jeszcze nie zarabiam jakoś dużo w tym sektorze, ale czasami też się zdarza to, że to jest dla mnie miejsce pracy, więc to jest bardzo fajne, bo nie dość, że jest dla mnie miejscem pracy, to robię rzeczy, które chcę robić i które są moim absolutnym wyborem i przyjemnością.
praca w ogóle jest taka ciekawa i nie wiem, bo po prostu pomagamy, wiesz, to jest tak bardzo ważne dla nas. Dlaczego nie działasz w jakimś państwowym domu kultury, albo w urzędzie gminy, albo w urzędzie wojewódzkim? Szczerze? Bo jestem lewakiem i nie bardzo wpisuję się w kontekst jakiejkolwiek, nie wiem, zwierzchnictwa na tej zasadzie. Nie chciałbym mieć pana dyrektora domu kultury, który mówi mi: Jakub, ty zrób to, ty zrób tamto, a zawsze, wiem z doświadczenia jako animator, że tak jest, że zawsze są jakieś wyznaczniki, interesiki, układy, które trzeba realizować. Tak mi się wydaje. Nie interesuje mnie pracowanie w supermarkecie. Nie bardzo interesuje mnie jechanie za granicę i pracowanie w fabryce, co też przeżyłam. Natomiast praca twórcza wiąże się z zupełnie innym kontaktem z ludźmi. Żadna przyjaźń, żadna miłość nie jest w stanie stworzyć takiego kontaktu między ludźmi jak ciężka praca. Czy ona jest fizyczna, czy intelektualna, czy artystyczna, to jest najbliższy kontakt z drugim człowiekiem, jakiego kiedykolwiek doznałam. Właśnie w pracy. Największą frajdę w tym wszystkim i chyba satysfakcję czerpię z tego, że widzę, jak moje działania i projekty zmieniają konkretne osoby, otwierają im perspektywy na świat i to jest tak, że po prostu wiem, że nie robię czegoś, co nie dotyka ludzi, tylko gdzieś tam, powiedzmy, kieruję od góry, tylko staram się we wszystkich swoich projektach i działaniach być blisko ludzi, się z nimi zaprzyjaźniać, rozmawiać i popychać w jakimś dobrym kierunku. No to jest emocjonalna satysfakcja. No, tak. Osoby, które są zainteresowane pracą w organizacjach pozarządowych już istniejących na Dolnym Śląsku lub chcą założyć własną, mogą uzyskać wszechstronną i bezpłatną pomoc w pozarządowym ośrodku treningowym Tratwa we Wrocławiu.